psychologii istnieje takie założenie, które jest przyjmowane bardzo często, że człowiek doświadcza w sposób świadomy jedynie części efektów procesów zachodzących w jego psychice. Większość z tych procesów zachodzi bez udziału świadomości, czyli innymi słowy, nie zdajemy sobie z nich sprawy. Można powiedzieć też bardziej technicznym językiem, że elementarne procesy poznawcze, procesy prowadzące do pewnych zachowań, zachodzą bez intencji i bez kontroli, bez udziału kontroli świadomości. Przykładem takiego bardzo prostego procesu, który może zachodzić nieintencjonalnie, jest na przykład rozpoznawanie twarzy. Można powiedzieć, że błyskawicznie potrafimy rozpoznać znajomą twarz, ale niekoniecznie już zdajemy sobie sprawę z tego, jakie procesy zachodzą, które prowadzą do takiego rozpoznania. Innym przykładem jest chodzenie. Możemy intencjonalnie kontrolować to, gdzie idziemy, ale już niekoniecznie sposób, w jaki stawiamy nogi, kiedy zginamy kolano, a kiedy je rozprostowujemy itd., itd. Jednym z takich przykładów jest też zdobywanie wiedzy. Wiedzę na temat świata i samych siebie nabywamy nie tylko intencjonalnie ucząc się, czyli z zamiarem uczenia się, ale również niejako mimochodem, wykonując inne czynności, zdobywamy nowe informacje, przechowujemy je w pamięci i potem wykorzystujemy w zachowaniu. Nad tym problemem właśnie zastanawiał się w latach 60. Arthur Reber, który skonstruował bardzo sprytny eksperyment, w którym pokazał, że ludzie są w stanie nabyć nowe informacje, które mają charakter abstrakcyjny oraz które nie są świadomie przez nas odbierane. Reber zdefiniował to zjawisko i nazwał je po raz pierwszy terminem uczenia się mimowolnego, z angielska implicit learning, i powiedział, że jest to proces automatyczny, który prowadzi do nabywania wiedzy na temat abstrakcyjnych zależności między wydarzeniami w środowisku, w którym przebywamy. I ta wiedza jest trudna do wyrażenia explicite, do zwerbalizowania. Podczas wykładu zajmę się głównie trzema aspektami uczenia się mimowolnego, to znaczy jaką wiedzę nabywamy, czy rzeczywiście jest to wiedza o charakterze abstrakcyjnym, czy rzeczywiście jest tak, że ta wiedza jest nieświadoma, oraz czy jest to wiedza nabywana w sposób automatyczny. Historia badań zaczęła się w latach 60., trwa do dziś. Istnieje wiele pytań, na które jeszcze nie mamy odpowiedzi. A badania same koncentrują się głównie na takich czterech aspektach, na samym procesie nabywania wiedzy, to znaczy jakie czynniki mogą wpływać na ten proces, a jakie czynniki nie mają na pewno wpływu. Nad tym, w jaki sposób ta wiedza jest reprezentowana w umyśle, to znaczy jaką formę reprezentacji posiadamy w naszym umyśle, reprezentacji nabytych w sposób mimowolny. Po trzecie, badania skupiają się na tym, w jaki sposób wiedza nabywana w uczeniu się mimowolnym wpływa na nasze późniejsze zachowania. No i w końcu, czy wiedza nabywana mimowolnie jest świadoma czy nieświadoma. Badania nad uczeniem mimowolnym prowadzone są w takich trzech podstawowych paradygmatach badawczych. Po pierwsze, używają psychologowie zadania polegającego na uczeniu się sekwencji, w którym prezentujemy ludziom sekwencję bodźców i każemy jak najszybciej reagować na kolejne. To, o czym ludzie nie wiedzą, to to, że ta sekwencja jest sterowana pewnym algorytmem, czyli kolejność bodźców pokazywanych nie jest przypadkowa. Typowym wynikiem takiego badania jest to, że ludzie coraz szybciej potrafią reagować, a kiedy zapytamy ich, jaka jest reguła pojawiania się kolejnych bodźców, nie potrafią na to odpowiedzieć. Ponadto, kiedy zmienimy tą regułę, to czas ich reakcji rośnie, czyli reagują coraz wolniej po zmianie reguły, mimo że nie wiedzą, jaka ona jest. Czyli można powiedzieć, że uczą się tej reguły, ponieważ reagują coraz sprawniej, a zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Po drugie, istnieje takie zadanie, które polega na tym, że każemy badanym kontrolować pewien system. Dla przykładu,
jedno z zadań używa, jeden z takich systemów, który jest wykorzystywany, polega na tym, żeby kontrolować produkcję wirtualnej cukrowni. Zadajemy badanemu poziom produkcji miesięcznej 6000 ton i badany ma dobrać liczbę pracowników tak, żeby osiągnąć ten poziom. I rzeczywiście ludzie potrafią się tego nauczyć dosyć szybko, ale nie wiedzą, że związek między liczbą pracowników a produkcją nie jest liniowy, tylko jest sterowany pewnym skomplikowanym wzorem. Kiedy zapytamy ludzi znowu o ten wzór, zupełnie nie wiedzą, jaki on może być, natomiast dobrze radzą sobie z tym zadaniem. Jeden z podstawowych paradygmatów polega również na tym, nazywa się uczenie sztucznych gramatyk i tym paradygmatem zajmiemy się bardziej szczegółowo. Sztuczna gramatyka to pewien zestaw reguł, które definiuje przejścia między znakami prezentowanymi podczas eksperymentu naszym osobom badanym. Owe reguły definiują nam przejście między od początku tego systemu do końca zgodnie z kierunkiem strzałek. Kierunek strzałek określa nam regułę. Zatem, żeby stworzyć ciąg znaków, który jest regularny, czyli spełnia reguły tej sztucznej gramatyki, możemy przejść M, V, R, V, M i do wyjścia. Inny przykład takiego ciągu to jest V, X, T. Dwa razy powtarzamy R, dodajemy X i kończymy. Tu jest jeszcze kolejny przykład takiego ciągu literowego, który można wygenerować za pomocą tych reguł. I samo zadanie wygląda w ten sposób, że na początku prosimy osoby, które uczestniczą w naszym eksperymencie, o zapamiętanie jak największej liczby przykładów ciągów literowych wygenerowanych przez te reguły. Pokazujemy kolejne przykłady, badani je zapamiętują. Tu mamy jeszcze jeden. I potem informujemy naszych badanych o tym, że te przykłady ciągów liter są stworzone za pomocą pewnych reguł, które generalnie polegają na tym, że kolejne litery nie występują po sobie przypadkowo. Czyli przejścia pomiędzy kolejnymi literami nie są przypadkowe. Badani dowiadują się o istnieniu tych reguł i potem prosimy ich o to, żeby zaklasyfikowali kolejne egzemplarze nowe, których wcześniej nie widzieli, do grupy takich, które są regularne bądź są nieregularne. I tutaj mamy przykład takiego zadania. Osoba badana musi odpowiedzieć, czy ten egzemplarz jest stworzony za pomocą tego samego zestawu reguł, co wcześniej, czy nie. Osoby badane odpowiadają na to pytanie i na końcu eksperymentu zwykle prosimy badanych o to, żeby podali, jakie są reguły gramatyki, a jeśli nie potrafią tego zrobić, o to, żeby powiedzieli, w jaki sposób wykonywali to zadanie. Typowym rezultatem takiego eksperymentu jest to, że osoby badane potrafią z dużą poprawnością stwierdzić, czy coś jest gramatyczne, czy niegramatyczne, natomiast zupełnie nie potrafią podać reguł, jakie posłużyły do stworzenia tych ciągów literowych, które Państwo widzieli przed chwilą. Arthur Reber wyciągnął z tego taki wniosek, że badani uczą się tych reguł, natomiast wiedza ta, którą nabywają, dotycząca samych reguł, jest nieświadoma, ponieważ nie potrafią o nich powiedzieć. Oba te stwierdzenia, to znaczy, że nabywają abstrakcyjną wiedzę dotyczącą reguł i że jest to wiedza nieświadoma, były szeroko dyskutowane przez psychologów. I główne pytania, które psychologowie sobie zadawają w związku z uczeniem mimowolnym, to jakiego rodzaju wiedza jest nabywana w tym procesie, czy rzeczywiście jest to wiedza, która nie jest uświadomiona i czy uczenie się mimowolne jest procesem automatycznym. Jeśli chodzi o prezentację wiedzy, czyli czego tak naprawdę uczymy się w eksperymentach z wykorzystaniem sztucznych gramatyk, to mamy tutaj do czynienia z dwiema teoriami. Po pierwsze, tak jak Reber
pisał, niektórzy badacze sądzą, że ludzie uczą się reguł gramatyki. I głównym argumentem, który wspiera tę teorię, jest to, że występuje zjawisko generalizacji na nowy zestaw symboli. Wygląda to w ten sposób, że w fazie uczenia prosiłem badanych o zapamiętanie egzemplarzy i potem, nie informując ich o tym, zmieniamy zestaw znaków, z których te poszczególne egzemplarze zostały zbudowane, zachowując te same reguły, które posłużyły do budowy poszczególnych ciągów. A w fazie klasyfikowania prezentujemy im zupełnie nowy materiał. I to, co psychologowie wykryli, to to, że badani potrafią poprawnie zaklasyfikować nowe ciągi, mimo że są zupełnie zbudowane z innego materiału niż te, które zapamiętywali. Ponadto nie tylko można zamieniać litery na litery, ale możemy też między fazami zamieniać litery na dźwięki i potem prezentować w fazie klasyfikowania ludziom melodię i prosić ich o powiedzenie, czy ta melodia została stworzona według tych samych reguł, co ciągi liter, i badani potrafią poprawnie w miarę wykonać te zadania. Druga teoria mówi tak, że badani w naszych eksperymentach wcale nie uczą się reguł, tylko zapamiętują poszczególne przypadki i potem, widząc nowy egzemplarz, porównują to, czego nauczyli się wcześniej, z tym, co widzą, i na podstawie podobieństwa stwierdzają, czy ten nowy przykład jest gramatyczny, czy regularny, czy jest nieregularny. Oczywiście jest tak, że im bardziej podobne są dwa przykłady do siebie, tym większe prawdopodobieństwo, że uczestnik naszego eksperymentu powie: tak, to jest ciąg regularny. Jeśli to podobieństwo jest niskie, to wtedy osoba badana mówi, że nie, ten egzemplarz jest zbudowany z innych reguł niż te, które były wcześniej, ponieważ jest niepodobny. Argument, który przemawia za egzemplarzową teorią, pochodzi z badań, w których w fazie uczenia prezentujemy jakieś egzemplarze, a potem modyfikujemy, nie zmieniając oczywiście liter, które znajdują się w gramatyce, zmieniamy im tylko pozycję, także tworzymy ciąg gramatyczny, który jest podobny, bądź niegramatyczny, który jest podobny, i badamy, w jaki sposób badani reagują na ten nowy materiał. W swoim eksperymencie w 1992 roku ubiegłego wieku Brooks i Wałki wykazali, że badani reagują tylko na podobieństwo między dwoma egzemplarzami, i stąd wyciągnęli wniosek, że to, czego oni się uczą, to tak naprawdę przykłady konkretne prezentowanego im materiału. Drugie pytanie, na które psychologowie starają się odpowiedzieć, to to, czy rzeczywiście jest wiedza, która jest nabywana w uczeniu się mimowolnym, jest niedostępna w świadomości. Po to, aby stwierdzić, czy jest ona niedostępna, stosujemy różne pomiary. Po pierwsze, staramy się dowiedzieć, czy badani potrafią w jakiś tam sposób wyjaśnić nam, jakie są reguły, które posłużyły do stworzenia poszczególnych egzemplarzy ciągów gramatycznych. I tutaj okazuje się, że badani prawie w ogóle nie potrafią określić tych reguł. Jedyne, czym dysponują, to bardzo ubogą wiedzą na temat tego, jakie fragmenty pojawiały się często, a jakie rzadko. Ale oczywiście ta wiedza, którą potrafią zwerbalizować, nie do końca wyjaśnia ich zachowanie, ponieważ o wiele większą poprawność uzyskują, niż by to wynikało z ich deklaracji. Ponadto, kiedy poprosimy badanych o to, żeby sobie przypomnieli to, co zapamiętywali wcześniej, to tutaj uzyskują również bardzo mizerne efekty. Czyli można powiedzieć, że bardzo kiepsko pamiętają to, co poprosiliśmy ich, żeby zapamiętać. No pewnie dlatego, że jest to dosyć trudny materiał, którego nie spotyka się często, i to jest dosyć trudne zadanie. I po czwarte, poprosiłem w jednym z eksperymentów, żeby grupa osób badanych opowiedziała, jakie są reguły i w jaki sposób podejmowali decyzję o tym, czy dany egzemplarz jest regularny, czy nieregularny. I to, co oni powiedzieli,
ich odpowiedzi na te pytania przekazałem innej grupie osób, poprosiłem, żeby kierowali się tymi odpowiedziami w zadaniu klasyfikowania na regularne i nieregularne, i okazało się, że robią to na poziomie losowym. To znaczy, to co badani podali jako regułę, zupełnie nie przystawało do rzeczywistości. Po drugie, istnieją również pośrednie wskaźniki, które wskazują na to, że wiedza nabywana w uczeniu się mimowolnym jest nieświadoma. I tutaj można powiedzieć o tym, że kiedy porównamy osoby zdrowe z pacjentami cierpiącymi na amnezję, to okazuje się, że nie ma żadnej różnicy w uczeniu się mimowolnym między tymi dwiema grupami, mimo że pacjenci cierpiący na amnezję zupełnie nie pamiętają, że brali udział w jakimkolwiek eksperymencie. To znaczy, nie mają żadnego trwałego śladu, żadnego wspomnienia uczestnictwa w naszym badaniu, a mimo to poproszeni o stwierdzenie, czy dany egzemplarz jest regularny, czy nieregularny, potrafią to zrobić tak samo poprawnie jak osoby zdrowe. Po drugie, w bardzo znowu interesującym badaniu Allen i Reber zaprosili uczestników po 2 latach do laboratorium z powrotem, czyli odstęp między fazą uczenia się a etapem, w którym proszono ich o to, żeby powiedzieli, czy egzemplarze są regularne, czy nieregularne, trwał 2 lata i tylko nieznacznie pogorszyła się poprawność. Innymi słowy, ta wiedza, którą nabyli 2 lata wcześniej, jest bardzo trwała. O wiele bardziej trwała niż wiedza tak zwana deklaratywna, czyli dostępna nam świadomie. I po trzecie, wyniki badań pokazują, że kiedy poprosimy badanych o ocenienie, jak bardzo pewni są swoich decyzji, to kiedy podejmują poprawną decyzję, to ich pewność, stopień pewności jest wyższy, kiedy popełniają błędy. Co jest argumentem, że jednak jakaś wiedza jest im dostępna w świadomości. Czyli mamy tutaj 2 sprzeczne tezy. Pewność reakcji, o czym powiedziałem przed chwilą, jest jednym z wskaźników dostępności reprezentacji poznawczych, czy wiedzy w świadomości. I tutaj można zastosować 2 kryteria. Po pierwsze, kryterium zerowej korelacji mówi o tym, że nie ma żadnego związku między poczuciem pewności podejmowania decyzji, a poprawnością tej decyzji. I po drugie, kryterium zgadywania zakłada, że jeśli badany deklaruje nam, nie wiem jakie są reguły, zgaduje, a mimo wszystko robi to poprawnie, to wtedy możemy powiedzieć, że wiedza, która była podstawą do tej reakcji, jest nieświadoma, ponieważ był święcie przekonany o tym, że zgaduje. Te 2 kryteria zostały wykorzystane w badaniach, które przeprowadziłem wspólnie z Michałem Wierzchoniem. Tutaj prosiliśmy badanych o wskazanie ciągu gramatycznego z 2 ciągów im prezentowanych i po każdej odpowiedzi na to pytanie, który z tych 2 jest regularny, prosiliśmy ich o zaznaczenie na jak bardzo są pewni na skali od zgaduję, to jestem całkowicie przekonany, co oznacza, że tak, moja decyzja była na 100% poprawna. I tutaj mamy przykład jednej z odpowiedzi. Badany wstawił krzyżyk gdzieś tutaj, co może oznaczać, że jestem prawie przekonany o tym, że podjąłem poprawną decyzję. Jeśli chodzi o kryterium zerowej korelacji, to na wykresie widać wynik, który pokazuje, że dla decyzji poprawnych w grupie eksperymentalnej stopień pewności jest o wiele wyższy niż dla decyzji błędnych. W grupie kontrolnej w tym eksperymencie takiej różnicy nie ma, jak widać na wykresie. Grupa kontrolna różniła się od eksperymentalnej tym, że w grupie kontrolnej nie było fazy zapamiętywania. Można powiedzieć, że faza zapamiętywania wpłynęła na to, że badani nabyli jakąś wiedzę i w momencie, kiedy reagowali poprawnie, ich pewność była wyższa niż w momencie, kiedy popełniali błędy. Zatem wniosek z tego taki, że wiedza, która była podstawą do podjęcia tej decyzji, a przynajmniej część tej wiedzy, była uświadomiona, ponieważ potrafili, ona przekładała się niejako na pewność decyzji. Drugie kryterium, czyli kryterium zgadywania, przypomnę, polega na tym, że porównujemy
poprawność reakcji uczestników naszego eksperymentu, czyli jak poprawnie potrafili odpowiedzieć na pytanie, który z dwóch prezentowanych im przykładów jest regularny, a który jest nieregularny. I porównujemy poprawność właśnie dla reakcji, w których badani stwierdzili, że zgadują, oraz dla reakcji, w których ich poczucie pewności było wyższe. Tutaj mamy znowu grupę kontrolną i grupę eksperymentalną. I okazuje się, że jeżeli pewność była wyższa, to wtedy również poprawność była około 62%. Jeżeli natomiast badani mówili, że zgaduję, nie wiem, który z nich jest regularny bądź nieregularny, to poprawność była w granicach 50%, czyli na poziomie losowym. Tak więc, jeśli chodzi o odpowiedź na dwa pierwsze pytania, to można powiedzieć, że wiedza, która jest nabywana w efekcie uczenia się mimowolnego, ma charakter zarówno abstrakcyjny, czyli w tym przypadku sztuczny gramatyk dotyczący reguł tworzenia przypadków, a po drugie, wiadomo, że badani zapamiętują część z tych przypadków również. Jeśli chodzi o świadomość, to można powiedzieć, że z jednej strony na pewno badani nie są świadomi reguł, które tkwią w materiale im prezentowanym, ale na pewno świadomie kierują się przynajmniej w części podobieństwem.